I się na naszym szpitalu. No, Jacuś opowiada. Jak nockę minęła. Ej, dobrze, bo mam miejsce w szpitalu eleganckie, że kurwa nikt od tego nie ma. A tam jest otwarte przez całą noc te od papierów, nie? No. Te składowisko te worki tam. Z papierami, nie? No. I się położyłem, kurwa, bo to wiesz, miękko, kurwa. No ale musisz uważać, żeby tam nikt nie wlazł. No nie, no. Bo przyjadą rano, ciebie zapakują z kartonami i pojedziesz. No nie, kurwa, nie. Jacuś, powiedz ci dla widzów, gdzie ty dzisiaj jedziesz? Dzisiaj jadę do Ełku na mecz startu Nidzica z Mazurem Ełk. I będzie zwycięstwo Nidzicy około 4-0. No. O, jaki prorok. Ale muszę iść się przebrać, bo mam spodnie mam trochę ujebane. A wczoraj Zuśka przyleciała z płaczem. O, czemu? Ja tam górnik chyba szalał. A, kurwa. Ale piana była. Ja wiem, kurwa. Ja mówię, ty co mówię, po nocy. Ale pierwszy raz w życiu taką pianę widziałem. Ja mówię, kobieto, ty nie, ale mówię, ty byś się ogarniał, bo tak szczerze się ogarniasz, aż dalej. A bo z tym górnikiem, jak widzisz, ty z nim mówię, chlasz. No ale, mówię, daj sobie spokój wreszcie z tym. No ale co, jak ona tak chce, to co tam? Nie będę jej gadał, co ma robić. Ona może, ja bym wrócił na pałacyk, ale żebym miał z kimś pogadać, a jak nie mam, jak każdy pierdolony, bo ten pojechał, Józek chyba pojechał. Nie, Józek nie wiem, gdzieś, czekaj, wczoraj czy ty kiedy go widziałem? Jezus, to się kręci. Ta, no ale chyba nie pałacyku, nie. Nie wiem, ja tam nie chodzę, to no, nie. Ja pójdę teraz, te spodnie jakieś złapię, no to zobaczę, czy... Ja nie wiem, ja go nie widziałem, wiesz? No i to nockę dobrze minęła, tak? No, kurwa, elegancko, kurwa. Elegancko, bo wiesz, wyspałem się, to całkiem inaczej, kurwa. A tak jak w tym pałacyku, to wiesz, dwie godziny, jak jestem najebany, to dwie godziny prześpię, a później, co, patrzy się w sufit, kurwa, no to, a tam to przynajmniej zamknąłem się, kurwa, a tam spokój, tam nikt nie przychodzi, kurwa, wszystko gra. Szabalabala, nie? No, Na meczach. A kiedy ten dowód odbierasz? Chyba w środę, bo powiedziała, że w środę, ale nie wiem, czy będzie, no bo kurwa, teraz byłem w piątek, wczoraj, no to sprawdziła dowody, ale... Nawet... Ale mojego dowodu nie było. Ej, a to są to pieczarki, to nie wiem. Gdzie pieczarki, Jacek, weźcie się spokój. Jak to są pieczarki, to wiesz, to no, zobacz. No. Można zjeść, tak? No. Ale powiem ci jedno. Co? Zadowolony jestem, bo jak w środę jak wezmę ten dowód, to zaraz Jumby wezmę te papiery, no bo ja tam je trzymam, bo tak to mówię, chuj mówię, no to pewnie, że lepiej no, tak. No. A we wtorek, na 100% dasz mi ten, ja muszę zadzwonić do tego. No mówiłeś, no. Do tego więzienia, kurwa. Niech mi wysyłają te i chuj, będę miał spokój konkretnie. A dzisiaj jeszcze po meczu będę u Gołębia, bo tam mam jeszcze robotę. Jacek, no ja ci to po meczu, tam o której jedziecie? No, o pierwszej to... A nie. No, to gdzie ty dzisiaj? W nocy? No to oczywiście nie. Chyba, że latarki chcesz. Nie. W nocy. Albo jutro, na... Jacek, jutro niedziela, dzieciaku. No, a nie, kurde. Ale zobacz, kurwa. I takie dni do pracy wybierasz jak wolne jest, nie? No.
Żeby się przepuszczał. A 10, ej, w tym, w kinie, ej, Koblanocka, ej, pamiętam jak ona w 81, ej, powstała, ej, eleganckie przeboje będą. Ale bilety, kurwa, po 30 zł. No widzisz. Kurwa, mam. Drogi gips, nie? No tak, ale 16 w Działdowie jest ten, Golet Orkiestra, a u nas 30. A tam będę pracował, bo już załatwiłem. Świat Jacek służy 2 tygodnie. Pracownik pospolity. Nie? No oczywiście. Nie, ale nie. Pójdę za się przebiorę. Gadałem z Bogdanem. No. Wczoraj. O. Mówi, że byłeś u niego. No. No byłem, ale no tamto mi nie po drodze, kurwa, jeszcze pod tą górę, kurwa, za zapierdalań to. No czy niestety. No. Ja lubię płaskie tereny, a nie tam, kurwa, góry. No idę tam zobaczyć te osiołek jest chyba. Oj, tylko że ich temu już, kurwa, karmić nie wolno jadł. Jacyś turysta. No. No, osiołek fajny. Tamten nie wiem, bo tamten jest taki brązowy, taki ciemny. To nie wiem, co to było. To osiołek. Fajnie skubany. O. To malutki. Ta. No, jaki fajny. No, ta. Co maluśki? Co tak się patrzysz, co? O, będziesz gryźć? Nie wolno. O, to ty, o jak. Tu nie można zrobić do brykania. Jakie skubanie, co? O, jak się patrzysz na tego, na Jacka. Chodź. No, to koza obrótka. Tamte to zamknięte, chyba nie widzę. O. Ta uszaty. Ta. O, zakaz okonienia. O, jak się zachmurzył. Ta mały. Ta. Ta. Ile ty jacyś to. Jacyś turysta. Pozdrowienia dla Justin. Czy to często łatwiej jest? To tam jest ten, ty bezpięty. Co tam ciekawego? A, to pryska sobie. Tam, że chłodno jest. Nie ma co. No ma co. To mówisz, że ten, że... Ta. Lóżek jest tu, tak? Jest. Jest. Ty, to tam też jakieś zwierzaki chyba w tamtym budynku, nie? Co? W tamtym budynku. No. Ale to nie... To nie te. To chyba lamy są. To ja ich wcześniej widziałem, tam chodziły. Nie, lamy, no. Bo ja widziałem z daleka, no, że lamy tam były. No, teraz liście opadły, bajzer się pokazuje. Jacek sprzątał i butelki dalej leżą. Ale to nieprzydatne, nie, Jacek? No. Ja wiem, jak A cygan co zgadał, że gdzieś tam w Janowcu jakiś ośrodek jest? Nie, w tym
w Sępinie Wielkim. Nie, coś, tak, coś tam mówi, że tam robią. A to on tam robi? No tak, on nadaje się do roboty, no. Chyba kilometrów. Bo mówił wczoraj. A to był tutaj? Kto, cygan? No. To siedział za mopsem. No był. Nie tego. Był. Tam z Bogdanem dyskusja była. Tak? Ej, a on czasy nie ma w tej białej tej? Nie widziałem. No to może nie on, kurwa, to jakiś kurwa, może ma mała kurwa, zajebał mu. Masz bliżej ci dźwignęli, no. Tak? A to elegancka, bo wy... No wiem, ja widziałem. Wyplana była kurwa i ciepła. No i ten, i rozpierdolił wszystkie, cały worek i tylko mi pierdolił mi ten. Nie? No bluzę, no. Już mówiłeś, ja coś. O tam, poszło się karmić będę. Nie. Będę karmić, nie, tam coś. Karmio, czy co? Co? Ten Grzesiek, a wiesz, on pierdolnięty jest. Wiesz o tym, że on współżył z Matulą? Kurwa, no. Tak. No. Pierdolnięty, kurwa, to jest z Matulą, kurwa. Nie wiem, jak to tam nie jest. Pierdolnięty, kurwa. Chciałem go najebać, kurwa. No. Ale... Nie, go tam nie znam. Co to za typ? Teraz brat... Powiedziałem, spotkałem brata, nie? No. To da mi te dresy i buty zimowe. A gdzie on pracuje? On? No. Kurwa. Nie wiem. Gdzieś kurwa, on jeździ tam działdowsko, tam koło Bogdana, no to pewnie... Można na te domki pewnie. Albo wiesz gdzie, to szkołę tam przy lesie robią. Tam co te bloki wojskowe te stawiają, no może tam. Nie, on kurwa chyba koło CPN-u tam. No to tam właśnie, tam no. Jest. No to co o tym ci mówię no. Właśnie? No to nie wiem, no bo... Ja też nie wiem jak już. Gdzieś tam, no. Czy to ważne? No. Nie? Gdzie on tam robi? No, tutaj też... Żelazo. No. Kurde. Co? Nie no, po porządku, ale kurwa, muszę, coś? O 11 gdzieś kurwa, jak pójdę, przebiorę się to akurat na pierwszą, to powinienem, o 12 już będę kurwa, tego. A to autobus jest? Nie no, samochodami, wiesz tam, jak będzie tego, na przykład jeden prowadzi, a ich jest czterech, to się No to jak, kurwa, autobusu nie ma? Ja nie wiem, a może autobus jest, no to może mogę być z tymi, z piłkarzami będę pojadę, chuj no. No bo kto to? Każdy oddzielnie samochodami? No tu nie wiesz? Wiem, no bo ja po raz pierwszy będę jechał, no to ja nawet nie wiem. Jak się wezmę? No. No tak, no. Jak pójdę, no to powiem, że... Nie mam kasy, to nie wiadomo, ale jak będzie jakieś wolne miejsce, no to kurwa, to chyba, no. No tak. No. Tu już nocka minęła, elegancko. No, porządku, kurwa, te, spanie miałem no. To zawsze gdzieś wynajdziesz, nie? Miejscówę. Nie, no bo... Ten, Jumba powiedział, o nie, mówi, kurwa, Jacek tutaj tego, mówi, tutaj mówi, że się dwa razy tam, wiesz,
zmoczyłem to, kurwa, mój ten, te, ta wersalka, kurwa, dobra, to już, ale jakbym miał to flaszkę, to wtedy. No, a tak to kurwa. Flaszka jest to chodź. No tak, to jest zazwyczaj. Jak masz co wyjechać, to chodź, jak nie masz, to spadaj. Nie? No. A teraz co? Mam te trzy butelki. To wziąłem dzisiaj ten piwo, no bo oddałem ten. U Leona byłem, nie? No. Leon mi dał trzy butelki i chuj, no to akurat te piwo pierdolnąłem. Piwo. Kurwa, masz. A Leon też. Ledwo chodzi, mówi Jacek, wychotuję cię, chcecie zobaczyć jak wyglądasz, mówi. Matula mówi, dobra, to chodź. Też go woła, chyba spójnie 5 minut, a on nie, zanim wyszedł, to mówię, kurwa, mówi. Mówisz, nie taki skory do chodzenia. No kurwa, bo... To co, cały czas w domu siedzi? Na to wygląda, że on... A u Wojtka był tego, z waszej zasadki, a ten Wojtek też mówi. Robert mu na tych trzech chowach mu ukradli, kurwa. Ale to nie wiem, który, bo tu chyba dwóch jeździ. Jeden taki chudy. Ten chudy. No tego to widziałem. No. I mówię, że nie wiem gdzie, koło domu postawił rower i mu zajebali. Ale chyba ma drugi, bo ten mówił. Ten czerwony taki, nie? No. No to ja widziałem, bo tu raz w parku był. No. To kurwa chyba mu załatwili mu na następny. No. Kurwa, ja to muszę kurwa się uspokoić, bo kurwa jak mnie te nogi mnie złapią, a na razie to. Od maja kurwa i chodzę o kurwa, jak się pierdolę na ten krawędzi. Kurwa. No nie. Czekaj, zobaczę tutaj czy nie ma jeszcze butelki. Nie ma ja coś, tu chodzę czysto, wiesz. Tutaj też to, te krzaki pierdolą, tylko się patrzy, czy, a co te krzaki, tutaj, no, ja tu będę robić, albo jak będę tutaj stawiać, nie, a tu ma być co? Tu mówię, przychodnia że... prywatna. Co? Przychodnia ma być, ale to już tu chyba wstrzymali to, nie wiem o co tu chodzi, nie wnikam. Kurwa, no. Ja tak. Kibic z dala, nie? No. Ja już musisz pojechać, tak? No, oczywiście. No. Pójdę się przebiorę, zobaczę jeszcze, czy tam ktoś tam był. Chyba mi nie, jakieś spodnie to mi tam zostawili, kurwa. Nie. No ja nie, bo ja tam nie chodzę, Jacek. No to chodź. To. A czego? Ja tam nie łażę. Nie? No. Nie łażę, kurwa, że ja będę... Wiedziałem golić, że łazi ktoś, a co? Ja tam nie chodzę w takie miejsca. No tak, no czego tam jest? Ja pójdę teraz do Stokroci. To może już uśpi? No albo tak, no to ja zobaczę, czy on nie tego, czy on nie no bo go wczoraj widzieliśmy też, szedł. Ale gdzie on po raz, to nie wiem. Coś gadał o działkach. A. Może gdzieś na działkach. A, albo tam u ciebie. Nie no, gdzie nie. U mnie? Ale nie, ale w tamtych stronach. Nie wiem. No. To u mnie na działce nie ma żadnego spania. Ja wiem, ale mówię, że... Spalą mi kurwa i co? No wiadomo, wiesz, się napije czy coś, zapruszy. I pójdzie z dymem wszystko. No. O, czekaj. Co? Tyle tych butelek jest, że nie przyjmują, że to oni mówią, że Polska jest biednym krajem, kurde wam. Ty nie przyjmują, bo wiesz, teraz butelek o złotówkę, to nie chcą. Nie. Nie chcą, oni lepiej wolą, niech leży, bajdzel. Bo jak było 50 groszy, to widzisz, jak brali. A teraz złotówka to jest dużo. Ja wiem, a chodzi o to, że jak łysa po 30 groszy, kurwa. No to jeszcze lepiej. No, kurwa.
No, na 30 ty weźmiesz. No. 10 butelek zaniesiesz, ona ci da no. 3 zł, a resztę sobie zabija. No. A chodzi o to, że na Kościuszki da Danka, kurwa. A ten kefirek już zamknięty jest. Ja wiem, ale mówię na Kościuszki koło kina, Danka za kierowniczka, też kombinuje. Już ona też nie po złotówce, tylko po 50 groszy. Ja mówię, aha, mówię, kurwa, ostatnio się z nią wkurwiłem, to ją wyzwałem i chuj, mówię. No, ty, no tak będzie, że zobaczysz. Ci, co przywożą, przygotowują, że dajemy pełne wszystkie, aby odejcie puste skrzyki bez butelek. Ale chodzi o to, że teraz masz 3 flaszki i masz piwo. No to wiesz, no to kurwa, no to każdy. Dlatego no. Nie chcę brać po złotówce. No. A czy ciekawe, czy tak jest w całym kraju? A nie wiem, no. Na pewno wszędzie. No. Ja myślałem, może tylko Nidzice, ale chyba nie. Nie, no wszędzie. No. Ja coś mówię, walisz na Ełk. No, oczywiście. No to chcesz, to na pewno. Ze mną. Autobus będzie na pewno. No. Bo masz no. I piłkarze. No. Ten to gdzie? Każdy samochodem, Jacek? No to ja nie wiem. To tam kurwa z 20 samochodów będzie jechało. No to ja nie wiem, czy samochodem... Autobusu te mają no, oni swój, czy nie? No, ja nie wiem, no chyba to mają. To ty kibic, nie wiesz? No kibic, ale nigdy nie wyjeżdżałem z nimi, kurwa, na ten, na... To jak ty, to jaki siwy kibic, musisz na każdym meczu być? Ja byłem na każdym, ale u siebie. Tutaj? No. To oni cały czas u siebie grają, na wyjazdach nie grają? Nie, no grają, no. Raz u ciebie, raz na wyjazdach, no to dlatego mówię. A ja dzisiaj pierwszy raz będę w ogóle jechał na zajdziesz, na się zapyta. No. Zajdziesz, się zapytasz. No. Będziesz wiedział, o co chodzi. akurat dobrze, że dzisiaj jestem wyspany, no to kurwa. Powinien... Zaraz byś jechał się na dziobie z nimi, będziesz spał w autobusie. Mecz prześpisz i lipa będzie. I nie byś wiedział, co się dzieje. Nie? Ale wczoraj, kurwa, jak ty mówisz, że ja w kartonie nie pamiętam... Jest. Głepek przesłał mi zdjęcie, ty w kartona śpisz. Ale w którym? Nie wiem, w której Biedronce to było. Bo ja nie latam, nie patrzę, gdzie Biedronce kartony leżą. Nie, ale poczekaj. Na Mickiewicza tam nie ma. Nie, ja... Gdzieś w Biedronce któreś, ale w której to nie wiem. Albo chyba to będzie Olsztyńska. Nie wiem ja co. W każdym razie zdjęcie mi wysłał. Ta? Znaczy dla Ewy wysłał, dla Ewy, bo ja bym miał, ja zaraz nie powiem, zadzwonię, żeby przesłała mi. Dobra, no to... Jak ty w kartonie śpisz. Karton rozłożony, a ty lulu. No tak. No gdzieś pewnie jakieś granaty zaczepne dorwał, wypił i zasnął. To dobrze, że mrozów nie ma. No. Ja to muszę jeszcze tylko te dresy i spodnie. To bym... I dresy i spodnie na raz? No, żeby mi było ciepło, kurwa, bo... No, Jacek. A tutaj... Kupa jest kasy, jak ja tu chyba zacznę te ogrodzenie A ogrodzenie chcesz buchnąć? No a co to jest? Tutaj iść i przejdzie. No to tak samo jakby... Dwa przęsa można wziąć. Co? Dwa przęsa zabierzesz na skróty, nie? Po co dookoła chodzić? Nie, faktycznie, ja co to? Ten jak idę, no to... I przejdę, a tam, że bramę zrobili, ale pokuta ta brama. Dobra, ja już jak coś, to na meczyk jedź. No. Siemanko. O. I ja się zobaczę. Siemanko.